Program Vademecum BGK, program, w którym będziemy przyglądać się szczegółowym programom wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, jakich Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielić, i to w dodatku na konkretnych przykładach. Ale zanim wrócimy do pomocy BGK dla MŚP, obiecana ciekawostka. Trzy rzeczy, których nie byłoby, gdyby BGK ich nie sfinansował. 52 gigawatogodziny rocznie czystej energii elektrycznej. Taka elektrownia nie powstałaby, gdyby nie wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego. Elektrownia powstaje w Kazimierzu Biskupim, niedaleko Konina, miejscowości jeszcze kilka lat temu znanej z odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Budowa elektrowni, która jest w stanie zasilić prądem niemal wszystkie mieszkania i domy w pobliskim Koninie, kosztować ma 170 milionów złotych, z czego 135 milionów pochodzić będzie z kredytu udzielonego przez BGK. Elektrownia w Kazimierzu Biskupim powstaje na lądzie. Gdyby powstawała na morzu, na nic byłaby cała jej produkcja bez możliwości przesłania prądu elektrycznego na kontynent. W produkcji podmorskich kabli specjalizuje się należąca do polskiej TF Kable spółka JDR Cable Systems. Budowę jednej z najnowocześniejszych na świecie fabryk podmorskich kabli wsparł Bank Gospodarstwa Krajowego. Fabryka powstaje w Wielkiej Brytanii, a dzięki wsparciu BGK polski kapitał zajmuje lepsze, bardziej marżowe pozycje w światowym podziale pracy. Bez wsparcia BGK trudno byłoby również uruchomić w Polsce produkcję jednych z najnowocześniejszych promów pływających po Bałtyku. Nowoczesnych, bo po pierwsze o bardzo zwartym kadłubie. Przy długości 200 metrów zabierać będą na pokład tyle ładunku, co konkurencyjne promy dłuższe o 30-40 metrów, a to daje przewagę w porcie. Po drugie, zasilanych hybrydowo, silnikiem spalinowym na gaz ziemny oraz dodatkowo, tak jak hybrydowe samochody, bateriami. Dzięki temu promy zużywać będą o 1/3 mniej paliwa niż konkurencyjne jednostki. Po trzecie, napędzanych nie śrubą, ale tak zwanymi azipodami, które są oszczędniejsze i zapewniają lepszą sterowność niż tradycyjny napęd. Promy typu Ropax zbuduje Gdańska Stocznia Remontowa imienia Józefa Piłsudskiego, a BGK wchodzi w skład konsorcjum, które stoczni udzieliło gwarancji i akredytyw wartych 81 milionów euro. Ekspansja zagraniczna, niezależnie od formy, jaką przybierze w wykonaniu naszej firmy, będzie się więc zawsze wiązała z szeregiem ryzyk dla biznesu. Na szczęście również i w tym, z sercem na dłoni, Bank Gospodarstwa Krajowego jest w stanie pomóc, o czym rozmawiałem z Karolem Rosenbergiem, ekspertem w Departamencie Ekspansji Zagranicznej Banku BGK. Patrzymy na to, jak możemy współpracować z BGK oczyma przedsiębiorcy, który na ogół ma takie dosyć proste, blokowe wyzwania. Na przykład, pierwsze z brzegu. Chcę sprzedawać za granicę, ale obawiam się ryzyka związanego z wejściem na nowy rynek. I jaka może być odpowiedź w postaci wsparcia ze strony BGK w takiej sytuacji? Dziękuję za to pytanie. Oczywiście to jest właśnie jedna z takich klasycznych sytuacji, gdzie BGK może wesprzeć polskiego przedsiębiorcę, do których BGK jest właśnie dedykowany. Wchodząc na nowy rynek, stykamy się oczywiście z nowym ryzykiem, zwłaszcza jeśli to będzie jakiś odległy zagraniczny rynek, to ryzyko będzie wyższe. I tu pojawia się miejsce dla instytucji, które mogą takie ryzyko przejąć na siebie. Czyli polski przedsiębiorca może to ryzyko zmitygować, idąc na ten rynek wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Co to znaczy idąc wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego? No bo nie polega to na tym, że ktoś z banku zapakuje rzeczy do walizki i poleci ze mną jako przedsiębiorcą podpisywać kontrakt. Oczywiście. Tutaj Bank Gospodarstwa Krajowego idzie wspólnie, to znaczy oferuje instrumenty bankowe. Instrumenty bankowe, które zastąpią tą walizkę z pieniędzmi. Instrumenty, dzięki którym to BGK zapłaci polskiemu przedsiębiorcy za dokonanie eksportu na nowy rynek. Czyli polski przedsiębiorca nie będzie się już obawiał, czy afrykański nabywca z nowego rynku, którego nie zna, mu zapłaci. Będzie wiedział, dzięki skorzystaniu z instrumentów, jakie BGK oferuje, że pieniądze otrzyma bezpośrednio z BGK. Będzie musiał tylko przedstawić dokumenty potwierdzające, że eksport rzeczywiście został zrealizowany. Wtedy BGK dokona wypłaty polskiemu eksporterowi i to BGK będzie się martwić, czy zagraniczny importer zapłaci, czy jego bank zapłaci, czy przelew dojdzie na czas, czy będzie opóźniony. Wszystkie te ryzyka będą już na Banku Gospodarstwa Krajowego.
A czy efektem tej współpracy może być na przykład uchronienie przedsiębiorcy przed popełnieniem błędu, polegającego na tym, że będzie dostarczał swoje produkty bądź usługi partnerowi zagranicznemu, który będzie po prostu oszustem i nie wiem, albo nie będzie mógł, bo coś nie wyszło, albo po prostu nigdy nie chciał tak naprawdę zapłacić? Tak, jak najbardziej. To też jakby nie jest tak, że polski eksporter, przychodząc do BGK z propozycją transakcji, zawsze uzyska zgodę. Ale polski eksporter może być pewny, że wtedy, kiedy uzyskuje zgodę banku, kiedy w ocenie banku jest ta zdolność kredytowa po stronie zagranicznej, no to wtedy polski eksporter jest pewny otrzymania pieniędzy z BGK. Natomiast jeżeli my jako bank zajmujący się analizą tych podmiotów zagranicznych mamy wątpliwości, czy możemy się zaangażować, to też jest cenny sygnał dla polskiego eksportera, że być może nie warto w taką relację z importerem akurat tym konkretnym inwestować. Może być jednak inny scenariusz, to znaczy ktoś jest jeszcze przed w ogóle decyzją, że ten czy inny rynek, bo tak naprawdę brakuje mu pracowników, żeby zwiększyć moce produkcyjne i być w stanie kontrakt eksportowy obsłużyć, albo na przykład brakuje mu środków inwestycyjnych na unowocześnienie linii, tak żeby ona była bardziej wydajna, produkowała szybciej i w ten sposób, żeby mógł zwiększyć swój potencjał. W tym również jesteście jako BGK w stanie pomóc? Tak, tak, jak najbardziej. I w tym kroku, czyli w takich inwestycjach ponoszonych przez eksportera czy potencjalnego eksportera, żeby zwiększyć swoje moce, żeby łatwiej produkować na eksport. Jak najbardziej. Czyli tu możemy mówić o takim klasycznym kredycie inwestycyjnym na przykład, którego celem ma być zwiększenie mocy wytwórczych i w efekcie podbijanie nowych rynków. Tutaj też korzystamy ze wsparcia Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, które z kolei polega na tym, że gwarancja KUKE zastępuje nam w większej części potrzebne zabezpieczenia, czyli oferta z kolei dla polskiego eksportera będzie korzystniejsza w zakresie wymaganych przez bank zabezpieczeń, bo częściowo zostaną one zastąpione gwarancją KUKE w ramach wspierania polskich eksporterów. No dobrze, miałem jako przedsiębiorca MŚP świetny pomysł, choć było z nim związane ryzyko, to ryzyko się zmaterializowało, biznes nie wyszedł, może nazwa była nie ta, może instrukcja była źle napisana, no nie zrozumiałem ducha i natury konsumentów w kraju docelowym, nie wyszło. Czy będę miał drugą szansę? Tak, no oczywiście. Bo pieniądze zostały stracone. Przede wszystkim tutaj, jeżeli wysłał pan towar do tego drugiego kraju, a nie otrzymał pan zapłaty... Wysłałem, ale nie osiągnąłem progu rentowności. Znaczy, wydałem strasznie dużo pieniędzy, robiłem homologację, miało się sprzedać 50 tysięcy urządzeń, sprzedało się 500 urządzeń. Fiasko. Oczywiście my będziemy dalej otwarci na współpracę. To jeżeli będzie pan chciał sprzedawać do innego kraju, czy troszkę zmienić produkt, który sprzedaje pan do tego kraju, biorąc pod uwagę już doświadczenie, jakiego pan nabrał, to jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystać dalej z instrumentów BGK. Też jakby wierzę, że dzięki temu, że pan skorzystał już z instrumentów BGK przy tej pierwszej próbie, no to na pewno nie stracił pan na ryzyku tego zagranicznego kontrahenta, bo to ryzyko my przejęliśmy na siebie. Jasne. Macie bardzo ciekawy wgląd w to, co robią polscy przedsiębiorcy i ci wielcy, i ci z MŚP w różnych obszarach geograficznych. Które obszary są dla jakich rodzajów czy gałęzi polskiego przemysłu i usług atrakcyjne, tak jak pan je widzi w swojej codziennej pracy? My generalnie jesteśmy otwarci na wszystkie obszary. W sensie nie to mamy oczywiste. Żadnych tutaj takich preferencji, że jeżeli chodzi o towar X, to tylko na ten kontynent, a towar Y to na inny kontynent. Generalnie jesteśmy zainteresowani wspieraniem polskiego biznesu, polskiego eksportu, niezależnie od wielkości i niezależnie od branży na praktycznie cały świat. To, czego ostatnio widzimy więcej, to jest zainteresowanie kontynentem afrykańskim, który dynamicznie się rozwija, z którym też już przetarliśmy pierwsze szlaki, bo też... Kiedy zaczynaliśmy naszą działalność eksportową, to było głównie wsparcie skierowane na Europę Wschodnią.
No to teraz, ponieważ ogląda nas wielu różnych przedsiębiorców z różnych branż, to którzy powinni się najbardziej zainteresować tym, co pan teraz powiedział? Maszyny i urządzenia, i to dla naprawdę wielu różnych branż. Branża spożywcza oczywiście również. W Afryce też jest zapotrzebowanie na rozwiązania IT. To takie pierwsze jakby trzy z brzegu, które przychodzą mi do głowy. A ponieważ nie brakuje i wytwórców żywności w Polsce, i firm świadczących usługi informatyczne, a też przemysł maszynowy mamy całkiem niezły, to warto o tym pamiętać i wybrać się do BGK i sprawdzić, co BGK może zrobić dla waszego przedsiębiorstwa w kwestii wsparcia eksportu. Gościliśmy u Karola Rosenberga, eksperta w Departamencie Ekspansji Zagranicznej Banku Gospodarstwa Krajowego. Opuszczamy już powoli Łódź wraz z jej malowniczymi pałacami fabrykanckimi i udajemy się na Dolny Śląsk. Tam poznamy pewnego przedsiębiorcę, który w praktyce miał okazję się przekonać, jak wyglądają obietnice pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom ze strony BGK. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu.